Paweł Leśny, Sportowa Arena. Witam Państwa. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych z minionego weekendu. Zaczynam od pierwszego. Po dwóch zwycięstwach z rzędu szczypiorniści Gwardii Koszalin musieli uznać wyższość rywala. Nasza drużyna przegrała na wyjeździe z liderem pierwszej ligi SMS-em Gdańsk 22-35. Zdecydowanym faworytem meczu była ekipa trójmiejska. Do tej pory wygrała wszystkie mecze i niemal wszystkie w efektownym stylu. Ponadto SMS regularnie wygrywa z Gwardią. Starcie tylko początkowo było wyrównane. W kolejnych minutach gospodarze zdominowali rywalizację. Po pierwszej połowie SMS prowadził 19-9. Druga część była bardziej wyrównana, ale i tak gdańszczanie powiększyli przewagę. Ostatecznie SMS wygrał 35-22. Patryk Kiciński zdobył 6 bramek dla drużyny koszalińskiej, 5 Roman Bereźny. Po 5 kolejkach koszalianie mają w dorobku 6 punktów i zajmują 6 miejsce. Następny mecz gwardziści rozegrają za 2 tygodnie. 3 listopada podejmą Juranda Ciechanów. Udany weekend mają za sobą trzecioligowcy z naszego regionu. 3 miejscowe ekipy odniosły komplet zwycięstw. Zaczynamy od Kołobrzegu, gdzie Kotwica pokonała KP Starogard Gdański 1-0. Drużyna kołobrzeska ostatnio zawodziła i liczyła na przełamanie. Rywal wydawał się wymagający. Ekipa ze Starogardu nie przegrała jeszcze w tym sezonie. Przez pierwszą połowę inicjatywa była po stronie gospodarzy, stroje białe. Nie potrafili oni wykorzystać jednak swoich okazji. W drugiej części goście zaczęli groźnie atakować. Kluczowym momentem było wejście na boisko rezerwowego Kotwicy Gracjana Kuśmierka w 65 minucie. Zainicjował 2 akcje w przeciągu minuty i ta druga dała prowadzenie drużynie kołobrzeskiej. Trafienie zaliczył Dawid Wolny. Goście próbowali odpowiedzieć, jednak brakowało im skuteczności. Ostatecznie Kotwica wygrała 1-0. Przerwała drużyna Kotwicy naszą pasę 11 spotkań bez porażki. Natomiast wiedzieliśmy, tak, że przyjeżdżamy tutaj do drużyny z aspiracjami. Drużyny, która mimo 6 kontuzji czy 5 kontuzji, jednej pauzy, jakiejś tam zakartki ma tych ludzi jeszcze więcej gdzieś tam w zanadrzu. Dlatego mówię, gratuluję. Szkoda, że dostaliśmy tę bramkę w takim momencie, gdyż myślę, że był to moment, gdzie opanowaliśmy tą grę. Szczęście uśmiechnęło się do nas w końcówce pierwszej połowy, gdzie nie mogliśmy sobie poradzić ze stałymi fragmentami gry. Natomiast oczywiście Kotwica utrzymywała się przy piłce, mają dobrych piłkarzy i nie ma tutaj co ukrywać. Natomiast nas jakby nie usprawiedliwiamy się absolutnie, natomiast no, wracając do tego, że mimo 6 kontuzji trener miał 18, jeszcze pewnie paru na trybunach, my przyjechaliśmy w 17. z juniorem z 2002 rocznika i niestety to pokazało, tak, bo gdy trzeba było wynik gonić, to nie było za bardzo kim postraszyć. Szkoda, bo zostało kilku zawodników zdrowych w domu. Niestety nie mogliśmy z nich skorzystać z różnych przyczyn pozasportowych. Wiedzieliśmy, jaki zespół do nas przyjeżdża i jaką ma pasję. To nie jest przypadek, że drużyna jest czubie, można powiedzieć, tabeli. Ja mogę tylko powiedzieć o swoim zespole tak, że pierwszy raz widziałem mistrzów tutaj, jak jestem w klubie, że zawodnicy dają z siebie wszystko. Podkreśliłem to, że punkty kosztują i uważam, że mecz był może wyrównany nawet, ale determinacja nasza, chęć zwycięstwa była naprawdę w tym meczu bardzo duża i uważam, że chyba zawodnicy wreszcie uwierzą, że jeżeli nie damy maksa, jak to mówią, z wątroby, to same umiejętności to jest za mało. I ukrywam, cieszymy się bardzo wszyscy, ponieważ nasza sytuacja w tej chwili jest trudna. Cały czas podkreślam, że zawodnicy, którzy mniej grali w tych 11 meczach, przyjdzie taki mecz, że dostaną szansę. I dzisiaj ten mecz pokazał, że wszystkim nam tu zależy na wyniku. Jedziemy na następny mecz, pozbieramy się, rany wyleżymy, bo naprawdę zawodnicy na kolana schodzili do szatni. Ale no, piłka ma to do siebie. Jak nie dasz maksa, zawsze te punkty nam uciekały. I dzisiaj uważam, że po
potwierdziliśmy, że bardzo nam zależy. Bardzo nam zależy na dobrym wyniku w tym klubie. Po tej wygranej Kotwica ma w drobku 21 punktów i zajmuje 8 miejsce. W następnej kolejce zespół kołobrzeski zmierzy się na wyjeździe z Sokołem Kleczew. Sporą niespodziankę sprawili piłkarze Bałtyku Koszalin. Podopieczni Mariusza Lenartowicza wygrali na wyjeździe z Bałtykiem Gdynia 2-1. Zdecydowanym faworytem starcia był zespół z Trójmiasta, który nie przegrał do tej pory na własnym boisku. Mecz dobrze ułożył się jednak dla gości. Koszalnianie objęli prowadzenie w 16 minucie po golu Krystiana Krause. Gospodarze starali się odrobić stratę i dopięli swego w 70 minucie. Na listę strzelców wpisał się Przemysław Szur. Ostatnie słowo należało jednak do ekipy koszalińskiej. W 87 minucie gola strzelił Michał Czenko, ustalając wynik spotkania na 2-1 dla drużyny z Koszalina. Po tym zwycięstwie Bałtyk ma w dorobku 12 punktów i zajmuje 13 miejsce. W następnej serii zespół koszalański podejmie na własnym boisku Jarotę Jarocin. Gwardia Koszalin jest coraz dalej od strefy spadkowej. Nasza drużyna odniosła wyjazdowe zwycięstwo nad Chemikiem Bydgoszcz 2-1. Zespół bydgoski do tej pory radził sobie tylko z ekipami z naszego regionu. Chemik pokonał Kotwicę Kołobrzeg oraz Bałtyk Koszalin i są to jedyne zdobycze punktowe tej drużyny. Mecz świetnie ułożył się dla gości. Gwardia objęła prowadzenie w 35 minucie po golu Norberta Dondery. Choć gospodarze starali się odrobić stratę, to groźniejsi byli koszalnianie. W 70 minucie było już 2-0. Na listę strzelców wpisał się Paweł Bednarski. W 80 minucie Chemik odpowiedział trafieniem z rzutu karnego Szymona Maziarza. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Gwardia ma w dorobku 13 punktów i zajmuje 10 miejsce. W następnej kolejce zespół koszalinski podejmie Górnika Konin. Leśnik Manowo doznał drugiej porażki z rzędu. Podopieczni Tomasza Chrupały ulegli na wyjeździe w Inecie Wolin 1-2. Zespół manowski mierzył się z jednym z faworytów rozgrywek. Mimo tego to goście objęli jako pierwsi prowadzenie. Trafienie dla Leśnika zaliczył w 25 minucie Mateusz Myśliński. Gospodarze dążyli do wyrównania. W 70 minucie rzut karny dla Winety wykorzystał Adrian Nagórski i był remis. W 83 minucie sędzia podyktował drugi rzut karny dla gospodarzy. Ponownie Nagórski okazał się lepszy od bramkarza gości. Ostatecznie Wineta wygrała 2-1. Leśnik ma w dorobku 14 punktów i zajmuje 11 miejsce. W następnej serii zespół z Manowa podejmie Inę Goleniów. Trzecie zwycięstwo w tym sezonie drugiej ligi odniosła Wiktoria SP Wasianów. Podopieczne Jędrzeja Bieleckiego i Mariana Kuny zmierzyły się na własnym boisku z KKP Chełmża. Zespół przyjezdny objął prowadzenie w 31 minucie po golu Marty Arasiniewicz. Do remisu doprowadziła 6 minut później Wiktoria Robakowska. Zespół z Chełmży ponownie był na prowadzeniu w 57 minucie po golu Joanny Bonewicz. Odpowiedź gospodyń była imponująca. Strzeliły 3 gole i wygrały spotkanie 4-2. Dwa trafienia zaliczyła Klaudia Saganowska i jedno Wiktoria Robakowska. Wiktoria z 9 oczkami zajmuje 8 miejsce. W następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z wiceliderem Kotwicą Kołobrzeg. Dobrą formę zaprezentowali koszalnianie podczas 6. Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w kickboxingu. W zawodach startowali nasi reprezentanci Andrzej Szewczyk i Kasper Kotłowski. Każdy zdobył medal. Obaj zawodnicy na co dzień trenują w tym samym klubie, Bałtyku Koszalin, ale podczas mistrzostw reprezentowali inne jednostki. Andrzej Szewczyk, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, a Kacper Kotłowski, 8. Pułk Przeciwlotniczy. W zawodach we Wrocławiu Szewczyk bronił tytuł mistrza Polski. Tym razem zakończył rywalizację w kategorii do 63 kg na 2. miejscu. Jestem zadowolony, choć w tamtym roku zdobyłem mistrza Polski służb mundurowych. No, w tym roku nie udało się powtórzyć tego sukcesu. No ale uważam, że i tak jestem bardzo zadowolony z 2. miejsca. Super. Jaka była droga do wywalczenia tego? Jedną walkę miałem przed walką, przeciwnik nie wyszedł. Drugą miałem walkę półfinał. W finale z zawodnikiem walczyłem. Wygrałem 2-1. No a w finale miałem zawodnika z Płocka, Sanda Płock. Walczyliśmy cały czas, zacięta walka do końca i końcówka. Gdzieś tam wsadził mi parę kopnięć i patrzę na wynik. No i przegrałem, no niestety. Jakie pomysły było po pojedynku finałowym? No, że wytrzymałość i większa determinacja do treningu, do dążenia do sukcesu. Kasper Kotłowski dotarł do półfinału w kategorii do 94 kg.
Przegrał walkę z późniejszym mistrzem Polski, Piotrem Jastrzębskim. Tym samym Kotłowski zdobył brązowy medal. Ze swojego występu jestem bardzo zadowolony. Zająłem trzecie miejsce. Myślę, że jest to wysokie jak na pierwszy raz byłem na zawodach takiej rangi. Jest lekki niedosyt, bo niedużo brakowało mi do walki w finale o złoto. Przegrałem niejednogłośnie w półfinale 2-1 po bardzo zaciętej i wyrównanej walce. Dlatego pozostaje taki lekki niedosyt, ale mimo wszystko jestem zadowolony. Po zmaganiach mundurowych nasi zawodnicy przygotowują się do zawodów cywilnych. Rozpoczął się sezon w drugiej lidze piłki ręcznej kobiet. W grupie wielkopolskiej występują dwie drużyny z naszego regionu. Energa Politechnika Koszalin i UKS Morski Sianów. Zaczynamy od meczu w Koszalinie. Energa zmierzyła się ze Spartą Gubin. Starcie od początku przebiegało pod dyktando gospodyń. Szybko objęły prowadzenie, które systematycznie powiększały. Po pierwszej połowie koszalinianki prowadziły 19-13. Druga część to zdecydowana dominacja miejscowej ekipy. Nasze szczypiornistki zdobyły 16 bramek, tracąc zaledwie dwie. Ostatecznie Energa Politechnika wygrała 35-15. Aż 14 bramek dla drużyny koszańskiej zdobyła Anna Matczak i po 5 Julia Karwas oraz Paulina Gajdzis. To jest pierwszy mecz drugoligowy. Sami nie wiedzieliśmy, z kim się do końca zmierzymy. W zeszłym roku na pewno więcej w zespole Gubina było dziewczyn doświadczonych. Teraz bardzo odmłodzony ten zespół. No, a my się cieszymy ze zwycięstwa i przede wszystkim z tego, że wszystkie nasze dziewczyny mogły pograć i rozpocząć sezon drugiej ligi. Koszalianki po pierwszej kolejce mają na swoim koncie komplet punktów. W następnej serii Energa zmierzy się na wyjeździe z UKS-em Morski Sianów. UKS Morski Sianów zadebiutował w rozgrywkach seniorskich drugiej ligi. W pierwszym meczu podopieczne Mariusza Dobrzenieckiego zmierzyły się z KPR-em 2 Kobierzyce. Starcie było wyrównane przez kwadrans. Między 15 minutą a 28 zespół przyjezdny zdobył 11 bramek, tracąc zaledwie jedną. Po pierwszej połowie KPR prowadził 20-14. Ekipa z Kobierzyc rozpoczęła drugą część od 8 bramek z rzędu. Sianowianki próbowały zmniejszyć dystans, ale miały spore problemy ze skutecznością. Ostatecznie starcie zakończyło się zwycięstwem KPR-u 2 Kobierzyce 40-22. 7 bramek dla drużyny sianowskiej zdobyła Oliwia Dorawa i 5 Roxana Kuc. My trenujemy oddzielnie z dzieciakami. Jeszcze się na nas tworzyliśmy produkt, żeby te dzieciaki mogły coś grać. Natomiast no, problem jest jeden. My byliśmy na obozie w sierpniu. I z nikim nie graliśmy, a żadnego sparingu nie było, bo po prostu nie było możliwości. Dzisiaj kompletnie brak ogrania, błędy takie, że po prostu wstyd. Natomiast powiedziałem dzieciakom jedną prostą rzecz. No, porażki uczą. Chcemy, one się starają, rodzice się starają, jak on słyszy. I nie patrzymy w kategoriach wyniku sportowego. No, chcemy po prostu, żeby te dzieciaki no, miały możliwość do trenowania, do grania. Tutaj dziękujemy wszystkim za wsparcie. No i mam nadzieję, że będzie lepiej, no bo widać, że to są dzieciaki no, zagrzeczne na razie do sportu. No, no to takie życie. No. Zespół sianowski rozpoczął sezon od porażki. W następnej serii podejmie Energę Politechnikę Koszalin. Drugą kolejkę spotkań rozegrały zespoły występujące w wojewódzkiej lidze w koszykówce juniorów. W tej serii doszło do starcia derbowego. Zmierzyły się dwie drużyny koszalińskie, Żak i Basket. Dla obu ekip był to pierwszy pojedynek w tym sezonie. We wcześniejszej kolejce Żak pauzował, a Basket przełożył mecz ze spółnią Stargard. Starcie derbowe od początku przebiegało pod dyktando gospodarzy. Żak po pierwszej kwarcie prowadził 26-17. Druga odsłona to popis skuteczności z obu stron. Partię wygrał Żak 31-28 i powiększył przewagę do 12 oczek. Podopieczni Piotra Ignatowicza w dwóch kolejnych kwartach nadal dominowali i ostatecznie odnieśli efektowne zwycięstwo 109-80. Dla zwycięskiej drużyny 30 punktów zdobył Iwanisik, 23 Jaśkiewicz, a dla Basketu 15 Machała i 14 Sokołowski. Fajny mecz, dużo ciekawych chłopaków z jednej i z drugiej strony. My troszkę krótkim składem tutaj graliśmy, jeszcze przytrafiła się nam kontuzja na samym początku, stąd trochę takiej nerwowości się wkradło, bo nie za bardzo miał kto przeprowadzać tą piłkę i ustawiać, a chłopcy tutaj z Basketu grali agresywnie w obronie. Ale generalnie można powiedzieć tak, że kontrolowaliśmy, gdzie jestem zadowolony, bo chłopaki wykazali się tutaj sporą mądrością w grze i to, co praktycznie pracowaliśmy na treningach, to dzisiaj było widać, że przyniosło efekty.
cieszymy się. Trzeba przyznać, że w pewnym momencie w czwartej kwarcie schodzi z boiska wasz najwyższy gracz, który tutaj trzymał całą obronę. Na chwilę gdzieś tam zawahanie, ale później zespół pokazał charakter, że mimo tego potrafi sobie poradzić i jeszcze bardziej powiększył. Nie, zgadza się. Tutaj akurat my, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, nie możemy tutaj jakoś... Nie mamy za dużo, że tak powiem, jeżeli o to chodzi. Nie? I staramy się grać tak, żeby... Że to są młodzi chłopcy, troszeczkę inaczej się gra niż w zawodowej koszykówce czy w seniorskiej koszykówce. Chcemy, żeby każdy grał na każdej pozycji, żeby każdy był w stanie grać, tak powiedziałem, na każdej pozycji, zarówno w ataku, jak i w obronie. Stąd chłopaki muszą trochę nadrabiać tutaj charakterem, bo tych warunków fizycznych brakuje. I tak właśnie robili, więc tutaj jesteśmy z tego zadowoleni. W tabeli Żak jest liderem, a Basket zajmuje 5. miejsce. Następne mecze obie ekipy rozegrają w listopadzie. Żak zmierzy się z Bombardierem Szczecin, a Basket podejmie Wilki Morskie Szczecin. Kolejną serię spotkań rozegrały zespoły występujące w Atom Łebskiej Basket Lidze. W dywizji pierwszej zmagań amatorów doszło do starcia ekip Tartak Sekwoja i Panter ze Słupska. Starcie od początku zdominowane było przez słupską ekipę. Pantery wygrały wysoko dwie kwarty i kontrolowały przebieg gry. Ostatecznie słupszczanie wygrali 83-52. Dla zwycięzców 22 punkty zdobył Ray Newton i 20 Robert Maćkowiak, a dla pokonanych 17 Paweł Sobczak i 13 Dariusz Labuda. Dla obu ekip był to pierwszy mecz w tym sezonie. Kolejna seria za tydzień. Tą informację ukończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.